Sknerus McQuatch to jedna z najbarwniejszych postaci, jakie poznaliśmy w opowieściach o kaczorze Donaldzie. W komiksie Życie i czasy Sknerusa McQuatcha będziemy mu towarzyszyć od lat dziecięcych po zasłużoną, chociaż wcale nieostateczną emeryturę. Od pierwszej dziesięciocentówki po niewyobrażalne bogactwo. Przeżyjemy z nim masę przeróżnych przygód, w trakcie których okrążymy cały świat. I to kilkukrotnie. To one uczyniły z niego tak cwanego i pracowitego kaczora oraz jednego z największych podróżników, jaki stąpał po kaczogrodzkiej ziemi. I cóż, że przy okazji zaskarbił sobie także dozgonną nienawiść u kilku opryszków. Wszak nie da się zrobić jajecznicy, nie rozbijając paru jaj. Grunt, by nie były to kacze jaja. Za rysunki i scenariusz tytułu odpowiada Don Rosa. Autor ten to obok Karla Barksa najważniejszy twórca kaczych opowieści. Życie i czasy to z kolei jedno z jego największych dzieł, nagrodzone Eisnerem, odpowiednikiem Oscara w świecie komiksu. Dzięki zamieszczonym przed każdym rozdziałem przedmowom mamy niesamowitą szansę zajrzeć w głąb jego pracy, stać się świadkiem towarzyszącego jej procesu twórczego oraz dowiedzieć się kilku ciekawostek, które niechybnie umknęłyby mniej uważnym czytelnikom. Ogromną zaletą Życia i czasów Sknerusa McQuatcha jest drobiazgowość, z jaką autor podchodzi do źródeł historycznych. Praktycznie każda przygoda młodego Sknerusa osadzona jest w kontekście konkretnych sytuacji, jakie miały miejsce w rzeczywistości. Czasami są to wydarzenia, o których czytaliśmy w książkach historycznych, innym razem prawdziwe postaci mające wpływ na losy naszego świata. Twórcy spędzili masę czasu na zgłębianiu życiorysu bohatera, starając się chronologicznie przedstawić jego drogę na szczyt. Co zaskakujące, autor nie unikał także tematów trudnych, które mogą zaskakiwać w kontekście pozycji dla młodszego czytelnika. W komiksie poruszane są kwestie trudnych relacji rodzinnych oraz jaki wpływ na nie może mieć niepohamowana chciwość. W końcu też pojawia się wątek przemijania i nieuniknionej śmierci. Rysunki Dona Rosy są kaczym majstersztykiem, w którym trudno szukać większych uchybień. Z pozoru proste kryją sobie masę wzbogacających opowieść drobnych szczegółów. Niestety w nowym wydaniu skalowanie rysunków daje o sobie znać. Czarna kreska jest przez to nieco rozmyta i zanika, jednak dosyć szybko można przywyknąć do tej niewygody. Kolejne podejście wydawnictwa Egmont do historii życia Sknerusa należy uznać za udane. Twarda okładka i bogate zdobienia w postaci tłoczonego srebrnego nadruku to tylko początek. W środku czeka nas wstęp do wydania, jak i wspomniane przedmowy przed każdym z 19 rozdziałów oraz kilka stron dodatków w postaci chociażby drzewa genealogicznego McQuatchów. Sknerusomaniacy mają w tym wypadku używanie. Na 70. rocznicę debiutu Sknerusa McQuatcha dostaliśmy do naszych rąk dzieło godne legendy. 448 stron wypchanych po brzegi rysunkami Dona Rosy, jak i jego przemyśleniami dotyczącymi tworzenia komiksu, to więcej niż każdy fan Disneya mógł sobie wymarzyć. Dawno już nie miałem do czynienia z tak wzruszającym tytułem, który trafi tak do młodszego pokolenia, jak i starych wyjadaczy, którzy pragną na chwilę powrócić do dawnych lat, gdy na naszych półkach gościły legendarne giganty. Polecam Wam sięgnąć po życie i czasy Sknerusa McQuatcha i zapoznać się po raz kolejny lub po raz pierwszy z historią postrachu Transvelu, kowboja z Badlandów i króla Klondike w jednej osobie. I to by było na tyle. Zapraszam Was do lajkowania, komentowania i subskrypcji kanału. Podzielcie się swoją opinią o materiale w komentarzach. By nie przegapić nowości z poważnej strony, polecam kliknąć dzwona. Możecie też odwiedzić portal poważnastrona.com oraz profil poważnej strony na Facebooku. A ja żegnam się już z Wami. Do zobaczenia. Pa, pa.